Proszę Państwa, gdy myślimy o muzeum, staje przed nami, przed oczami zwykłego zjadacza, temat przykry obowiązek szkolny, realizowany przez nauczycieli, polonistów bądź historyków, którzy za wszelką cenę chcą pokazywać kawałek kultury. Muzeum z lat szkolnych jawi się jako miejsce, w którym niczego nie można dotykać, głośno rozmawiać czy komentować. Tak naprawdę wszystko, co związane z kulturą, a więc spektakle teatralne, wieczornice, koncerty muzyki poważnej, dla dziecka w wieku szkolnym są zazwyczaj niezrozumiałe, a przez to też nudne. Być może ten sposób, potocznie mówiąc, odbębnienia tematu, przekłada się później w dorosłym życiu na awersję do sztuki, wyjścia do teatrów i harmonii czy muzeum. A przecież przez ostatnie kilkanaście lat tak dużo w polskich muzeach się zmieniło. Żeby daleko nie szukać, jako przykład może posłużyć Muzeum Basteja w Stargardzie, które nie ogranicza się tylko do wystawy, ekspozycji, jak to miało miejsce w dawnych muzeach, takich muzeach tradycyjnych, ale jest miejscem, gdzie odnajdziemy interaktywne plansze, animacje, efekty 3D, dzięki którym pobyt w muzeum staje się jeszcze bardziej atrakcyjny. Tymczasem w dzisiejszych czasach, pomimo rozwoju technologii, która wykorzystywana jest przy tworzeniu muzealnych ekspozycji, pomimo dni w tygodniu, w których muzea są otwarte dla każdego, albo cena biletu jest symboliczna, zauważamy zmniejszenie zainteresowania społecznego. Nie jest to tylko problem muzeów, ale całego sektora kultury. Kiedy rozpoczynałem studia na archeologii, pierwszego dnia profesor prowadzący powiedział zdanie, które utkwiło mi w pamięci, że nie ma takich pieniędzy, których archeologia nie jest w stanie wydać, żeby coś odkryć. Podobnie jest z kulturą. Nie ma takich pieniędzy, których sektor kultury nie jest w stanie wydać, aby zapewnić odbiorcy odpowiednie wrażenie. Bo nie da się policzyć, nie da się zmierzyć w żaden sposób skutków obcowania człowieka z szeroko pojętą kulturą. Wróćmy jeszcze na chwilę do pewnego paradoksu, z którym mamy do czynienia. Mianowicie dawniej kultura była zarezerwowana dla wąskiego grona odbiorców. Dzisiaj jest dostępna dla wszystkich, a korzysta z niej znów wąskie grono odbiorców, bo pozostali świadomi bądź nie z niej rezygnują. Upatruję w tym, drodzy Państwo, dwóch przyczyn, a obie mają podłoże społeczne. Po pierwsze, jest to uwarunkowane dzisiejszym sposobem i stylem życia, bardzo wygodnym, w którym wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a co za tym idzie, wyciągnięcie telefonu. Skoro dany obraz można zobaczyć w telefonie, to czy naprawdę trzeba przemierzać pół świata, aby zobaczyć go na żywo? Skoro każdą piosenkę można odsłuchać na YouTubie, to czy naprawdę trzeba chodzić na koncerty? Szukamy rozwiązań łatwych, prostych i szybkich. Interpretacja, która z założenia wymaga poświęcenia czasu, pochylenia się nad tekstem, obrazem, sztuką teatralną, czy tekstem piosenki odchodzi do lamusa. Chyba najtrafniej opisuje to zjawisko kolejne zdjęcie, w którym dzieci w muzeum zamiast oglądać obrazy oglądają ekrany telefonu. Drugim powodem, szczególnie dotyczącym młodych osób, jest znudzenie kulturą, spowodowane albo to wcześniejszymi doświadczeniami, o których wspominałem wyżej, albo nieumiejętnym przekazem, sposobem prezentowania historii. Czy w obliczu takich zmian społecznych grozi nam upadek instytucji kultury w naszych lokalnych społecznościach, szczególnie małych gminach i miastach, w których notujemy odpływ młodych ludzi? Myślę, że nie, bo sektor kultury jest niezwykle ważny i nie może być w żaden sposób bagatelizowany ani wyrzucany z przestrzeni publicznej. Jednak idąc duchem czasu, musi być na bieżąco przystosowywany, aby obsługiwać dzisiaj już w większości użytkowników cyfrowych. Musi być na tyle atrakcyjny, nowoczesny, aby zachęcić użytkowników zarówno młodych, jak i zaskoczyć osoby, dla których muzea były niejako świątyniami, a każde wyjście do teatru czy na wieczornicę wiązało się z przygotowaniem odpowiedniego dress code'u. Dlatego niezwykle ważne jest, aby tworząc wystawy, przygotowywać je w taki sposób, aby zachęcić przyszłych widzów do odwiedzenia danego miejsca. Aby opowiadać historię obrazami uzupełnionymi o tekst. W taki sposób została przygotowana również dzisiejsza wystawa, która jest wystawą niedokończoną. Nie oznacza to jednak, że jest niekompletna. Nie da się na przestrzeni 150 metrów kwadratowych zamknąć historii miasta, która sięga setek lat. Nie oznacza to tyle, że na bieżąco ta wystawa będzie udoskonalana i dopracowywana. Dzisiaj są to dwa piętra. Na piętrze pierwszym mieści się Izba Rzemiosł, która pokazuje narzędzia i wyroby dawnych rzemieślników. Druga część, dużą część zajmuje również kuchnia i przedmioty życia codziennego. Wszystko to zostało opisane na dwustronnych kartach wielokrotnego użytku, które znajdują się przy stanowiskach w plastikowych kieszeniach plexi. Drugie piętro to wystawa opowiadająca historię II wojny światowej w naszym mieście. Clou całej wystawy jest makieta przedstawiająca teatr działań wojennych,
który skupiał się poza murami miasta i obejmował dworzec kolejowy i tak zwaną kancelarię Hitlera. Uzupełnieniem jest wystawa broni II wojny światowej ze zbiorów Muzeum Militarnego 1914-1945 Piotra Mańczaka. Wystawa ta poświęcona jest i przygotowana w ramach 75. rocznicy odzyskania miasta, która przypada na dzień 2 lutego 2020 roku. Liczymy, że czas ten zostanie wykorzystany przez dyrektorów i nauczycieli historii ze szkół naszego regionu, aby przybliżyć im wydarzenia tamtych czasów, organizując w Izbie Pamięci żywe lekcje historii. Konkludując, nadal realizujemy nasz program, który z powodzeniem od 2 lat działa w ramach Nocy Muzeów. Zabieramy naszych widzów w podróż w czasie i przestrzeni. Nie ograniczamy się jedynie do pracy naukowej. Wplatamy historię w przestrzeń publiczną, a do naszych projektów angażujemy mieszkańców, którzy stają się ich współorganizatorami. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ta wystawa stała nie byłaby możliwa dzięki Państwu pomocy i zaangażowania. Tu mamy wszystkich tych, każda cegiełka to jest osoba, która coś wniosła do muzeum. Jeden przedmiot nawet. Jest tu wypisana na tych cegiełkach. Nie ma tu wszystkich, ponieważ wielu darczyńców pozostało anonimowych, bądź to z wyboru, bądź to z tego, że nie zostało to nigdzie zapisane. Gdyby ktoś z Państwa się nie odnalazł, a na pewno tak będzie, albo wiedzą Państwo, że ktoś coś przekazał, ale nie zostało tu uwzględnione, to my z chęcią uzupełnimy. Jak widzą Państwo, jest mnóstwo jeszcze pustych cegiełek i myślę, że te cegiełki jeszcze zostaną zapełnione, że można tam zapisać swoje nazwisko. Na pewno to zostanie gdzieś uwiecznione w Izbie Pamięci, ponieważ nie ma już przy eksponatach, kto jest darczyńcą danego przedmiotu, ale my o tym nie zapominamy, bo ta Izba Pamięci składa się z przedmiotów, które Państwo tutaj przynieśli. Także brawa dla wszystkich tych, dzięki którym dzisiaj możemy oglądać wystawę.